W ramach obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości spotykamy się w Garwolińskim Kinie po raz kolejny przy tej okazji na uroczystej gali wręczenia tytułu zasłużony dla powiatu garwolińskiego. Przypomnę, że ten tytuł wręczany jest od 2005 roku za wyjątkowe zasługi dla rozwoju powiatu garwolińskiego. Tytuł wręczany jest w ramach 7 kategorii. W bieżącym roku kapituła składająca się z laureatów 2 ostatnich edycji wybrała w poszczególnych kategoriach następujące osoby. W kategorii rozwój gospodarczy tytuł zasłużony dla powiatu garwolińskiego otrzymało przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w Garwolinie. Przypomnę, że jest to spółka, która nieprzerwanie od 70 lat świadczy usługi na rzecz mieszkańców powiatu garwolińskiego, usługi transportowe, transportu publicznego. W dziedzinie nauka i oświata tytuł otrzymał specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Czciance, pracujący i na rzecz podopiecznych osób niepełnosprawnych. W dziedzinie rolnictwo i ochrona środowiska tytuł otrzymało Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działające na rzecz rolników z terenu naszego powiatu. W dziedzinie działalność samorządowa tytuł kapituła zdecydowała się przyznać dwóm osobom, radnemu powiatowemu, wieloletniemu radnemu powiatowemu Józefowi Tomali oraz pani Marzenie Świeczak, burmistrzowi miasta Garwolin. W dziedzinie działalności społecznej tytuł otrzymała pani Marzena Nowak, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borowie, działacz społeczny z terenu gminy Borowie oraz pan Krzysztof Kot, historyk, działacz społeczny, działacz na rzecz kultywowania kultury i tradycji powiatu garwolińskiego. W dziedzinie sport tytuł otrzymały ludowe zespoły sportowe, które na terenie powiatu garwolińskiego organizują jeden z największych w Polsce, jeśli nie największy w Polsce, turnieje w ramach ludowych zespołów sportowych. W dziedzinie kultura i sztuka tytuł otrzymał pan Zbigniew Miętus, kapelmistrz orkiestry przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie.